Cześć, z tej strony Michał. Przygotujemy dzisiaj złotą owsiankę. Przede mną duże wyzwanie, ponieważ nie chciałem jej spróbować, ale mam nadzieję, że Was przekonam do tego dania, bo nie ma lepszej owsianki na takie zimne i śnieżne poranki jak teraz. Naprawdę rewelacyjnie rozgrzewa, ponieważ bazą tej owsianki jest kurkuma. Dajemy łyżeczkę kurkumy na olej kokosowy, do tego dużo, dużo pieprzu. Powstaje nam z tego taka gęsta, aromatyczna pasta, która daje moc i rozgrzewa. Na tą pastę dodamy klasycznie wodę z musem kokosowym, można użyć samej wody, można użyć też u Twojego ulubionego mleka roślinnego. Do tego pół szklanki, to jest taka porcja dla jednej osoby, 70 gram płatków owsianych. Zalejemy to dwa razy taką objętością wody. Ugotujemy jak taką klasyczną owsiankę, a na koniec pójdą do tego ulubione dodatki. W moim wypadku jest to granola migdałowa. Jeżeli nie masz takiej granoli, możesz śmiało użyć innych migdałów albo innych dodatków. Spróbuj, na pewno będzie Ci smakować. Zaczynamy. Troszeczkę oleju kokosowego, do tego łyżeczka kurkumy. Kurkuma nam się już grzeje z pieprzem, naprawdę pachnie to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Na to damy płatki owsiane. I troszeczkę musu kokosowego. Już mamy fajną, taką delikatnie gęstą owsiankę. Zapomniałem, że jeżeli lubicie, ja lubię akurat, można delikatnie owsiankę dosłodzić. Ja daję taką jedną łyżeczkę ksylitolu na sam koniec, ona nam się rozpuści. I już jest owsianka praktycznie gotowa. Ja lubię takie delikatnie, bardziej płynne. Jest ok. Na koniec dosypujemy trochę granoli migdałowej. Ja lubię całkiem sporo. Są to prażone, posiekane migdały, znajdziecie je w naszym sklepie. A teraz test smaku. Rozgrzewa. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie złotą owsiankę, czy lubicie złotą owsiankę. Jak filmik Wam się podobał, proszę łapkę w górę, będziemy nagrywać dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a jeżeli nie chcecie przegapić żadnego, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Cześć.